Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na kolejnym studium z serii Ożywienie i Reformacja. Dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego zatytułowane jest Ożywienie, gotowość do wzrastania i zmian. Serdecznie zapraszam. W dzisiejszym studium Słowa Bożego uczestniczyć będzie Bożenka, Max i Andrzej. Ja nazywam się Krzysztof i dzisiaj wspólnie będziemy rozważać bardzo istotne zagadnienie dotyczące ożywienia, wzrastania i zmian. Wcześniej, jak to w naszym zwyczaju jest, zawsze prosimy o Boże prowadzenie, o to, aby Pan Bóg przejął kontrolę nad naszymi myślami, słowami i zrozumieniem również Pisma Świętego, które dzisiaj będziemy rozważać. Dobry Boże, zebraliśmy się tutaj na tym miejscu, aby studiować ten tak ważny temat i dlatego prosimy Boże o Twoje szczególne prowadzenie, abyś to Ty prowadził to studium biblijne, a żebyśmy uważnie się przysłuchiwali Twoim słowom. W imieniu Jezusa o to proszę. Amen. 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 Moi drodzy, na temat ożywienia i reformacji mówimy już wiele tygodni. Ja chciałbym, zanim rozpoczniemy kolejny temat, przypomnieć sobie pewien fragment z naszego rozważania, z naszego studium Pisma Świętego, który w jakiś sposób bardzo prosto, a zarazem precyzyjnie określa definicję ożywienia i reformacji. Bożenko, czy mogłabyś przeczytać ten fragment? Ożywienie i reformacja muszą nastąpić pod kierownictwem Ducha Świętego. Ożywienie i reformacja to dwie różne rzeczy. Ożywienie oznacza odnowienie duchowego życia, obudzenie sił umysłu i serca oraz zmartwychwstanie z duchowej śmierci. Reformacja zaś oznacza reorganizację, zmianę poglądów i teorii oraz nawyków i praktyk. Reformacja nie wyda dobrego owocu sprawiedliwości, jeśli nie jest połączona z ożywieniem ducha. Ożywienie i reformacja mają wykonać wyznaczone im dzieło, a realizując to dzieło, muszą być ze sobą połączone. Dziękuję bardzo. Jeżeli dobrze pamiętam, Bożenko, na początku czytałaś, że ożywienie i reformacja muszą być przeprowadzone w naszym życiu pod kierownictwem Ducha Świętego. Tak. Moi drodzy, chciałbym wam dosyć trudne pytanie zadać. Skoro ożywienie i reformacja jest dziełem Ducha Świętego, czy człowiek może mieć jakiś udział? Bo skoro Duch Święty, on jest inspiratorem ożywienia i reformacji, to wielu ludzi czeka na to, że Duch Święty ożywi ich, Duch Święty zmieni ich, przemieni ich, no i czekają na jakieś ożywienie, na jakąś zmianę, i tej zmiany jakoś nie doczekują. Jak wy uważacie, jak rozumiecie, skoro Duch Święty jest inicjatorem i kierownikiem ożywienia, czy istnieje pewna forma współpracy nas jako ludzi z Duchem Świętym? Andrzej. Ja krótko odpowiem tylko, że mamy naprawdę niezwykłego Boga. Jest On dżentelmenem i Duch Święty jest również dżentelmenem. I jeśli nie każdego dnia, każdej godziny nie westchniemy do Niego, nie będziemy Go prosić o to, to On nie wejdzie nam do serc. A to jest z czystego powodu, dlatego że szatan zarzuciłby, że to jest, realizuje on swoje dzieło, a nie to, że my tego pragniemy. Więc my jesteśmy ograniczeni nie poprzez Boga, ale poprzez szatana, który chce realizować swoje dzieło w naszym życiu. Rozumiem. Powiem wam, że z moich doświadczeń i mojej obserwacji zauważyłem jedną rzecz, że człowiek ma pewną tendencję wpadania w skrajności.
z jednej strony uważa, że jest na tyle inteligentny, na tyle światły, mądry, że on potrafi wiele zmienić w swoim życiu. Poprzez samodyscyplinę, poprzez właściwą, narzuconą pewną reorganizację swoich zachowań, nawyków, zwyczajów. No i ludzie dokonują pewnych zmian w swoim życiu poprzez no, ćwiczenie silnej woli chociażby. Ja pamiętam, jako młody chłopak takie próby podejmowałem. No, studium psychologii, umysłu, tego, co człowiek może. Dzisiaj świat mówi, ty jesteś tego warty, możesz zmienić swoje życie i tak dalej. Trzeba karteczki gdzieś poustawiać w różnych pomieszczeniach, żeby podbudować swoją osobowość, że ja coś potrafię. I człowiek próbuje dokonać pewnych zmian w swoim życiu, swoim wysiłkiem, swoją umiejętnością i chyba to jest jedna forma słabości. Przepraszam, nie słabości, skrajności. A z drugiej strony zauważamy pewną taką tendencję w świecie chrześcijańskim, gdzie Pan Bóg wszystko za nas zrobi. My jesteśmy bierni, obserwatorami, a Duch Święty będzie nas zmieniał. Chyba nie zgodzicie się ani z jedną opcją, ani z drugą, prawda? Ani człowiek poprzez własny wysiłek nie jest w stanie dokonać zmian swojego sposobu myślenia, motywów postępowania, czasami utajonych i ukrytych. Nie może zmienić pobudek serca. Może czasami zewnętrzną formę jakiejś tam pobożności wypracować, ale to wcześniej czy później wyjdzie jego natura. A z drugiej strony ta bierność chrześcijańska. Jak uważacie, czy Pismo Święte podaje nam przykłady ludzi, którzy byli blisko Chrystusa, byli blisko Boga, byli religijnymi osobami, a mimo to mieli pewne wady charakteru w swoim życiu? No myślę, że lekcja odpowie nam też na to pytanie, właśnie wskazując ludzi, którzy swoimi pragnieniami i dążeniami no, chcieli coś więcej niż mogli w tym momencie. My musimy jako ludzie, musimy połączyć. Moje pragnienia muszą połączyć się z mocą Bożą i właśnie o to mam prosić, powinnam prosić, Ducha Świętego, aby On przybliżył mi pewne rzeczy, wyjaśnił, bo po to On jest na tej ziemi posłany przez Jezusa. Więc... Dobrze, zaraz dam głos, Max, ale chciałbym, żebyśmy troszeczkę pomyśleli i podali pewne postacie w Biblii, może być ze Starego Testamentu lub Nowego, które nie miały może w pełni świadomości tego, że mieli pewne skazy w swoim życiu i uważali, że ich chrześcijaństwo jest okej. Ich religijność jest okej. Czy z grona uczniów Jezusa Chrystusa znacie takie przypadki ludzi, którzy mieli poważne wady charakteru? No chociażby Piotr. I Tomasz. A moglibyście bardziej mi sprecyzować, na czym polegał ten program? Może byśmy przeczytali pewne fragmenty Biblii, które nam dokładnie mówią o pewnych brakach, może nawet nieświadomych cechach charakteru, które się uzewnętrzniały w ich działalności. Znacie takie przypadki? Proszę, w naszym rozważaniu Słowa Bożego jest... Są pewne fragmenty, które moglibyśmy przeczytać. Ewangelia według świętego Łukasza, 9 rozdział, 51 do 6 wiersza. Jest mowa, że uczniowie, jacy tutaj są wymienieni, Jakub i Jan, no mieli bardzo poważne problemy. Możemy przeczytać? Kto jest gotowy do przeczytania? Te wszystkie wersety? Tak, bardzo proszę. I stało się, gdy... Dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan rzekli, Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł,
nie wiecie, jakiego ducha jesteście, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracić dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. Dziękuję. Czy zauważacie w tym opisie ewangelisty coś, co w jakiś sposób demaskowało pewne negatywne cechy, niechrześcijańskie wręcz cechy uczniów, którzy w zasadzie chodzili z Jezusem wiele lat, prawda? Obcowali z Nim, przebywali, obserwowali Go, a mimo to ujawnił się pewien duch, który Jezus powiedział, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Jaki był problem, gdybyśmy mogli przybliżyć tę historię? Szli przed Jezusem, by przygotować Jemu drogę, gościnę i zaszli do wioski samarytańskiej. Ale wiemy, że Samarytanie byli uprzedzeni do Żydów. Co i też i z drugiej strony... Chyba vice versa, prawda? Tak, bo jedni i drudzy mieli pewne awersje co do siebie. Tak. Więc nie udzielili gościny Jezusowi. Jan i Jakub obrazili się tym, no jakżeż to można potraktować tak Jezusa. Także to spowodowało w jakiś sposób gniew. Zaczęli na swój ludzki sposób, chcieli po prostu załatwić tą sprawę i proszą Pana Jezusa o pomoc, ale on w tym momencie po prostu gasi ich zapał do złego i po prostu wyjaśnia. Bożenko, powiedziałaś, że prosi o pozwolenie, żeby zrobili to, co kiedyś Eliasz zrobił. Zrzucenie ognia, żeby strawił tych, którzy nie chcą przyjąć Jezusa Chrystusa. Max, chciałeś coś powiedzieć? Tutaj chodziło mi też na początku o to, że jakby cała misja i dzieło Boże to po prostu tyczy się zbawienia serc ludzkich, tak? Czyli dusz też ludzkich, a nie o jakby promowanie takiej polityki, po prostu jakiejś władzy. Dlatego też oni tutaj przyszli, wiedzą o tym, że Jezus jest Synem Bożym, tak? Ma wielką, potężną misję do spełnienia, a ktoś tutaj mówi, że nie. No jak to nie? My tutaj mamy pełną władzę i to dlatego możemy to zrobić. Ale Chrystus też, nie zważając na to, mówi, no nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Także spokojnie, tak? Nie o to chodzi. Proszę bardzo. Ja myślę, że tutaj Jezus nas uczy takiej pokory w pozyskaniu ludzi. Ja taki może prozaiczny przykład powiem, ale gdzieś ktoś może nam przyblokować drogę. Ja przynajmniej nie wiem jak wy, ale miałem taki brzydki zwyczaj nadużywania klaksonu. Teraz uczę się go nie używać. W tym roku udało mi się użyć go dwa razy tylko. I to uważam, że jeden raz za dużo. Raz go użyłem tylko wtedy, gdy tam pieszy wszedł nie w tym miejscu, gdzie trzeba, to go ostrzegłem, ale drugim razem to już nie było tak dobrze. Ale nie będę o tym mówił. W Kępczerze nam się tak łatwo wydaje, że jak ktoś niewłaściwego zrobi, no to ja wyjdę mu, wytłumaczę, powiem, co on to wyprawia, albo no właściwie prawdę mu powiem, prawda? Ale co to zmieni? Czy coś lepszego, czy do czego to doprowadzi? Spór będzie większy, może nawet kłótnia. I Jezus tutaj wychyla się, pokazując taki przykład tego, jakim powinno być nasze zachowanie, że powinniśmy być pokorni i życzliwi nawet do naszych wrogów, bo trzeba powiedzieć wyraźnie, że to nie była jakaś zwyczajna polityka. Oni byli dla siebie wrogo nastawieni. Jak znamy przykład o Samarytaninie, który leżał, to wszyscy go mieli za nieczystego i mijali. To wynikało z tego, że oni się nienawidzili. Oni się nienawidzili. A więc ci, no co, źle chcieli? Naszemu Panu odmówili? Co oni sobie w ogóle wyobrażają? Jak Eliasz tu weźmiemy, spuścimy ogień z nieba, zaraz wszystko będzie tutaj jak być powinno i już wszystkie miasta samarytańskie zapamiętają, kto tu jest Bogiem. No nie, niby z tej strony patrząc nie mieli jakichś złych intencji, ale tak naprawdę Pan Bóg pokazuje, że nie tego ducha jesteśmy. Rzeczywiście to, co mówimy, ten przypadek, który w tej chwili omawiamy, ilustruje, że uczniowie nie do końca rozumieli misję, którą Chrystus chciał spełnić i również metody, które Chrystus miał stosować. Nam się zdarza, nawet nie tylko, Andrzej, wspomniałeś nasze życie prywatne, takie pozakościelne, że czasami nam brakuje cierpliwości, to jest prawda,
ale w sferze również religijnej, kościelnej czasami nie jesteśmy skorzy do akceptacji tych, którzy z nami się nie zgadzają. Prawda? Czasami staramy się wytłumaczyć komuś prosto, jasno, czytelnie, a ktoś mimo to mówi, ja tego nie rozumiem i nie rozumiem i nie akceptuję tego. I nie zgadzam się z tobą. I czasami nas ponosi, prawda? Jak tak prosto wyłożone sprawy, ten ktoś nie rozumie. Czasami to popadamy w irytację, zdenerwowanie. Jesteśmy skorzy zniszczyć kogoś, kto się ze mną nie zgadza. Zauważacie, że w sferze religijnej możemy zauważyć, że na przestrzeni historii wiele wojen nawet było spowodowanych z przekonań religijnych. W imię Boga ludzie potrafili mordować jeden drugiego. W imię Boga ludzie eliminują jeden drugiego w kościele. A to jest tragedia. Jezus z przerażeniem, gdy zobaczył, że ci ludzie chcą eliminować drugich, dlatego że nie podzielają ich poglądów, z przerażeniem powiedział, ludzie, kochani mężowie, panowie, wy nie wiecie, jakiego jesteście ducha. To nie rozumiecie idei Królestwa Bożego. Nie rozumiecie, na czym polega działanie Ducha Bożego. To jest jeden z przykładów, ale musimy troszeczkę iść dalej. Jeden z przykładów, gdzie Biblia w jakiś sposób obnaża jakieś bardzo mocne, negatywne cechy, przywary uczniów, które wychodzą z nich w momentach krytycznych, jakichś takich kryzysu ich duchowego czy sytuacyjnego. Wspomnieliście chyba tutaj Tomasza bodajże, a bardzo ciekawy przypadek i jeszcze jakiś ktoś wspomniał. Tomasz i Piotr. Chyba Piotr. No, dzisiaj omawiamy chociażby te postacie biblijne, apostołów, którzy niestety mieli negatywne cechy. Może popatrzmy na przypadek Tomasza najpierw. Czy moglibyśmy przeczytać pewien fragment o Tomaszu, który mówi nam i precyzuje, na czym polegał jego problem? Możecie odnaleźć ten fragment? Jeżeli nie, to ja za chwileczkę pomogę. To jest fragment, który jest zapisany w Ewangelii Świętego Jana w 20 rozdziale. W 24 wierszu do 29. Jeżeli można, to bardzo proszę o przeczytanie. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie, widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł, jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł, pokój wam. Potem rzekł do Tomasza, daj tu palec swój, oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój, rzekł mu Jezus. Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Dziękuję. Mamy całkiem inny przypadek, bo przypadek Jana i Jakuba to przypadek ludzi, którzy bardzo szybko popadali w gniew. Irytowali się, wybuchali gniewem, a nie potrafili akceptować drugiego człowieka. Tomasz natomiast jest innym przypadkiem. Człowieka, który do wszystkiego bardzo racjonalnie podchodzi, prawda? Czy to jest jakaś cecha negatywna? No, człowiek, który mówi, jeżeli nie dotknę, nie zobaczę, to nie uwierzę. Dlaczego mówimy, że to jest coś niewłaściwego? Bo na przykład jeśli taka osoba nigdy nie widziała, żeby ktoś zmartwychwstał. Jeśli by to się działo normalnie, to już okej, tak? Ale na przykład jeśli się to nie dzieje, no to można z jednej strony powiedzieć, że to jest rzeczywiście racjonalne, czy normalne. Zobaczę to wtedy, chociaż wszyscy mówią, że tak było, że przyszedł Jezus i był tutaj, tak? Mhm.
Myślę, że to zupełnie chodziło o coś innego, bo przecież Tomasz był w gronie uczniów, kiedy został z martwych wzbudzony Łazarz. Ale w tym momencie, kiedy Pan Jezus ukazał się w gronie uczniów, Jego nie było, czuł się jakby może trochę pominięty i gniew, tutaj jakaś zazdrość spowodowały właśnie takie słowa. Ale co ważne, Pan Jezus jakby wyszedł naprzeciw jego pragnieniom i wypowiedział słowa, których przecież nie mógł znać wcześniej, bo przecież nikt z nim nie rozmawiał w tym czasie. Bo kiedy wypowiedział to słowa, jeśli nie włożę w ręki w bok jego, tak? A Pan Jezus go właśnie tym jakby zaskoczył. Powiedział, włóż ręce, tak, w bok mój. Uwierz, nie bądź bez wiary. No i wtedy Tomasz zostaje przekonany. Dziękuję. Tomasz wierzył tylko w to, co zobaczył, a Piotr z kolei był pewny siebie. Oboje szczerzy do granic możliwości, nawet kładąc na szali swoje życie. A Jezus tutaj w zderzeniu z rzeczywistością, gdy stanął przed mędrcami tego świata, i zadrżał Piotr to, co powiedział. Jezus do niego później, gdy przeszedł przez to doświadczenie... Za chwileczkę, Andrzeju, do tak? postaci Piotra przejdziemy, ale jeszcze na temat Tomasza, jeżeli miałbyś coś do powiedzenia. Nie, to tylko tyle, że oni naprawdę byli szczerzy w swoim postępowaniu i robili to, jak rozumieli. Ale mieli te przywary, o których wcześniej wspomniałem. Z jednej strony możemy bardzo dobrze ocenić Tomasza, prawda, że no... oczekuje pewnych dowodów. Nie jest łatwowierny, nie jest naiwny. No w dzisiejszym świecie mamy chyba bardzo dużo naiwności. Z jednej strony, a dzisiaj nawet w szkolnictwie, w pedagogice są pewne szkoły, które starają się podważać wszystko, co jest możliwe. Jako sposób dochodzenia do prawdy. Jeżeli coś jest oczywiste, to ludzie zaczynają zadawać pytanie, a dlaczego, jak to pracuje, jak to jest. My się do tego przyzwyczailiśmy, ale ja chcę wiedzieć, podważać to. Czasami to idzie bardzo daleko, że się podważa wszystko, podważa się autorytety, podważa się jakieś prawdy oczywiste, a ludzie zaczynają wątpić, czy moja mama, czy mój tata to jest rzeczywiście tatą i mamą. A wszystko można poddać w wątpliwość, prawda? Jak się chce poddać wątpliwość, można. Nawet nie wierzyć, że to są moi rodzice. Chyba, że znów badania genetyczne zrobimy, a ktoś może powiedzieć, a badania też nie do końca są wiarygodne. Jakiś tam procent istnieje prawdopodobieństwa. Co chcę przez to powiedzieć? Ludzie, którzy sceptycznie podchodzą do pewnych spraw, mogą iść bardzo daleko. Zauważamy, że ta szczerość Tomasza nie została potępiona przez Jezusa. Ciekawe, Jan i Jakub dostali pewną naganę. Ale w przypadku Tomasza Jezus mówi, słuchaj, dotykaj, sprawdzaj i wierz. Ale błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ale to nie znaczy, że mamy ślepo wierzyć, bo trzeba pamiętać o tym, że 3,5 roku chodził Tomasz z Jezusem. I tak naprawdę... znał, kto to jest Pan, a zachował się tak, jakby nie słuchał, co wcześniej mówił. Ale tak naprawdę każdy z nich miał inne wyobrażenie, co się ma stać. Bo jeden chciał być po lewicy, drugi po prawicy, bo przyszła jedna z matek i prosiła, bądź z nami. A więc tu widzimy, że każdy z nich miał inne wyobrażenie. My nie mamy ufać Chrystusowi ślepo. Jeśli jesteśmy na etapie wzrostu, to mamy sprawdzać wszystko bardzo skrupulatnie. Ale jak już uchwycimy się Chrystusa, to tak jak tutaj do Tomasza, Jezus powiedział, że kto nie widział, a uwierzył, ten jest błogosławiony. Dziękuję. I postać Piotra. Bardzo chyba znamienna, bardzo wyrazista. I bardzo mocno tutaj zaznaczona w opisie ewangelistów.
Piotr jest dosyć mocną osobowością. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że ma temperament choleryka. Bardzo szybko reaguje, impulsywnie reaguje. I tutaj mamy w opisie również reakcję Piotra na wypowiedzi Jezusa Chrystusa, który zaczął przepowiadać, że pójdzie do Jerozolimy, będzie wydany, będzie uśmiercony, a jednocześnie Jezus powiedział, że jeden z was mnie zdradzi. Później zapowiadał, że Piotr również się zaprze Jezusa Chrystusa. Jak Piotr reagował? Co Biblia opisuje w tym wszystkim? No zaprzeczał temu. Mógłbyś coś, Max, więcej na ten temat powiedzieć? Tak, jak tu wcześniej było wspomniane też, że Piotr był dosyć pewny siebie, tak? Że po prostu tak też w świecie można spotkać wiele osób, które są pewni siebie, że nigdy mi się coś takiego nie przydarzy, tak? Na przykład ktoś mu tam mówi, że możesz, po prostu nie wiesz, jak się zachowasz w takiej sytuacji, która nigdy ci jeszcze nie zdarzyła, a jesteś pewny, że nie zrobisz tego. I Jezus parę razy mu to przepowiedział, żeby właśnie mu wskazać na to, że on jest dosyć pewny siebie, a nie polega, po prostu nie ufa Bogu, tak? Nie polega na Bogu przede wszystkim. No i tak się stało, że Piotr się zaparł Jezusa. Jeśli można tylko coś dodać, to tylko chciałbym powiedzieć to, że do wszystkich pewniaków te słowa są skierowane, bo to jest dobrze być ukierunkowanym, ale tu jest napisane tak dobitnie, że jeśli myślisz, że znasz swoje życie, to jesteś w głębokim błędzie, bo nie wiesz, jak się zachowasz w takiej czy w takiej sytuacji, gdybyś był poddany pewnym próbom, jakim był poddany Piotr. To możesz dostać miękkie nogi, nawet nie wiesz, jak szybko. I my, jeśli mamy w czymś ufność i pewność, to tylko w tym, że możemy się kurczowo trzymać Pana, naszego Chrystusa. A jeśli Jego się na chwilę obrócimy, to od razu toniemy. I ten przykład też pokazuje nam, że nie możemy ufać nawet własną pewność, którą możemy mieć. Bo to wcale nie znaczy, że on nie miał. On był tak przekonany, że on życie kładł na szali, że Panie, życie oddamy. I inni uczniowie, to nie tylko on, ale jest napisane, że inni uczniowie. Tu pokazuje, że nie możemy ufać sobie w ogóle. Czy zauważyliście, że mamy prawie dwa skrajne przypadki? Tomasz, który wątpi całkowicie, a tutaj człowiek, który jest pewny. Prawda? Wątpiący i poddający wątpliwość niemalże wszystko, niewierzący innym, bo inni go zapewniali, że widzieli Jezusa. On mówi, a ja się nie opieram na tym, co inni ludzie mówią, ja chcę sam to sprawdzić. I to jest bardzo fajne. Jezus daje dowody i nie potępia Tomasza, ale mówi o błogosławionych tych, którzy w przyszłości nigdy my nie dotykamy Jezusa Chrystusa, nie mamy świadectwa, że Jezus, namacalnego świadectwa, że Jezus zmartwychwstał, prawda? Nikt z nas tutaj siedzących nie dotykał Jezusa, nie widział Jezusa, ale my wierzymy sprawozdaniu Pisma Świętego, wierzymy apostołom. To jest bardzo ciekawe, że w liście Piotra, pozwólcie, że przeczytam ten fragment, to dla mnie jest bardzo istotny. Piotr takie słowa używa w pierwszym liście, przepraszam, drugi list, pierwszy rozdział, wiersz 16-17. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Proszę zauważyć, że świadectwo apostołów jest wiarygodne, dlatego że oni byli świadkami zmartwychwstania Jezusa. A dzisiaj moglibyśmy podważać autorytet różnych ludzi, czasami apostołów też się podważa. Ale ja zauważam, że w Biblii ci ludzie potrafili oddać życie później po swoim nawróceniu, o którym za chwileczkę będziemy mówić, kiedy wcześniej się zapierali, wyrzekali się Jezusa Chrystusa, później byli gotowi umrzeć za Niego.
Widzimy Piotra, który mówi, ja jestem świadkiem. On też miał świadectwo sam o sobie, bo myślał, że on potrafi w różnych krytycznych sytuacjach być lepszy od innych. I to jest czasami tragiczne, bo Piotr powiedział, inni się mogą zaprzeć. Nie ja. Nie ja. I to 3 razy. Może tak, może ten, może tamten, ale ja znam siebie. Był bardzo pewny siebie. I ta pewność może nas zgubić. Czasami Pan Bóg pozwala przez różne okoliczności naszego życia, aby wyszły pewne cechy negatywne, aby one się uzewnętrzniły, abyśmy otworzyli swoje oczy i zobaczyli, wow, ja nie wiedziałem, że takim jestem człowiekiem. Ja nie wiedziałem, że w takich ekstremalnych przypadkach ja tak się zachowam. Panie Boże, ratuj, tak? Proszę bardzo. Ja tu jeszcze jedno, to może bym powiedział, że tu jest taki, jeden z takich, rozwinąłbym taką myśl, bo on skłamał i to 3-krotnie, prawda, Piotr? Jest coś, co ja powtarzam, jest istotną kwestią, szczególnie do młodych to jest skierowane, ale nie do wszystkich ludzi, że nie należy kłamać, nie należy kłamać, bo jak skłamiesz, to możesz ukraść, a jak ukradniesz, to możesz zabić. Ta linia przechodząca z grzechu do grzechu jest taka cienka, że nawet nie wiesz, kiedy znajdziesz się w tym miejscu. A więc tu jest mowa o tym, że ten wspaniały Piotr, który jest później no, jakby innym Piotrem, ale musiał doświadczyć lekcji od naszego Pana Chrystusa. I korzystajmy z tych przykładów, które tu są zawarte, bo są naprawdę przepiękne i głębokie. Dziękuję. Ja zauważam jeszcze jedną myśl, że te słabe strony człowieka, każdego z nas, bo każdy ma inną stronę, jakąś słabą stronę swojej osobowości, przez uświęcenie, przez obecność Ducha Świętego i Jego uświęcającą moc, często stają się najmocniejszymi naszymi cechami. To jest dziwne, prawda? Lęk i strach w momencie zagrożenia, gdy ta dzieweczka tam na tym dziedzińcu mówiła, ja ciebie widziałam z Jezusem, ty jesteś jednym z Nim, ty jesteś Galilejczykiem. On się zapiera, mówi, ja nie wiem, o czym mówisz, nie znam Go, nie wiem. Ja nic z Nim nie mam do czynienia, prawda? Człowiek, który później odchodzi, przypomina sobie słowa Jezusa Chrystusa, gorzko płacze i doznaje olśnienia. Mówi, otrzymuje taki właściwy obraz rzeczywistości swojej osobowości. Bo my czasami żyjemy w wirtualnej rzeczywistości. Ale jakimi jesteśmy, czasami wychodzi w różnych ekstremalnych przypadkach. I czasami w tej szkole życia, jaką Pan Bóg nas prowadzi, pokazuje, w jaki sposób On uszlachetnia nasze charaktery i przygotowuje przez swoją obecność. Ja chciałbym nawiązać na koniec jeszcze do naszego tytułu. Zauważacie, jaki był tytuł? Ożywienie. To jest gotowość do wzrastania i zmian. Wiecie, że nam się chyba każdemu z nas zdarzają przypadki upadków. Gra słów mała. Każdemu zdarza się upaść w naszym chrześcijańskim życiu. A chyba nie jestem odosobniony. Nie. No to cieszę się, że potrafimy się do tego przyznać. Chyba największym problemem dla nas, chrześcijan, jest czasami taka duma, że ja powinienem dbać o swój wizerunek. Ja nie powinienem upadać. Ja jestem chodząca doskonałość, znajomość Pisma Świętego, jestem dobrym mężem, dobrym ojcem, dobrym starszym zboru, czy dobrym pastorem, a mój wizerunek, mój autorytet. A wiecie, jak nam się zdarzają upadki, nie problemem jest to, że my upadamy. Problemem jest to, co my robimy dalej. Gdzie my idziemy z tym? Dokładnie. Tutaj to pewnie prowadzisz to do tego marnotrawnego syna, mm-hmm. który no ten przykład to chyba każdy w świecie zna, jak
był przy korycie, można, chyba tak to można nazwać, albo jakiś... No, dosyć dosadnie to powiedziałeś, Andrzeju. Przy korycie, no bo tak to się nazywają te tak. zwierzęta, gdzie się karmią, to się karmią w korycie. I gdy próbował się i tam zasycić swój brzuch, żołądek jakimś tam pomyjami, nie wiem, zlewkami, no bo tak to chyba te rzeczy do tej pory dla świń i zwierząt, szczególnie świń, się pozyskuje i nie myślę, że wtedy było jakoś bardzo inaczej, ale w takim miejscu, bo chyba trzeba by było tak dosadnie to powiedzieć, wspomniał o swoim ojcu. I ten przykład tak pięknie podaje, że chyba nie ma gorszego miejsca. Mówię to tak dosadnie dlatego, że jeśli gdziekolwiek, w jakimkolwiek miejscu w rynsztoku byś był, to wołaj do Pana, a On czeka na ten głos, kiedy do Niego zawołasz i czeka z otwartymi ramionami, żeby Ci pomóc. I czy to jest noc, czy dzień, każdej minuty, każdej sekundy czeka na to wezwanie. A więc zachęcam. Dziękuję, dziękuję Andrzeju, że podałeś ten przykład. Ja jeszcze przypomnę jeden fragment, który brzmi, że Bóg daje chcenie i wykonanie. No z tym stwierdzeniem jest dużo problemów, na chyba następną dyskusję, że Bóg sprawia chcenie, a jak ktoś nie chce, to no, czyja to jest wina? Pana Boga, bo nie sprawił we mnie chcenia. Nie wykonał. Tak, i czasami wpadamy tą drugą skrajność, że Duch Święty za nas wszystko zrobi. Zauważane w Biblii jest to, że Duch Święty działa bardzo delikatnie. Gra na instrumencie naszego czasami sumienia, naszego serca i zależy od naszej gotowości czy wrażliwości, abyśmy się poddali temu głosowi. Tytuł naszej lekcji mówi gotowość. Gotowość do zmian, do wzrastania. Czy ja jestem gotowy, że jeżeli Duch Święty mi coś wskaże i powie, Krzysztof, masz to zmienić, ja poddaj się mojemu działaniu, a zobaczysz, ja cię wyeliminuję w twoim życiu. Takie inne rzeczy, takie inne cechy. Czy ja jestem gotowy powiedzieć, Panie Boże, ja ci to oddaję. Ty zabierz to ode mnie. Czy jesteśmy na to gotowi? To jest chyba dotykamy sedna współpracy Boga z człowiekiem. To nie jest to, że człowiek ma zrobić swój czas, ma swoją działkę do zrobienia, prawda? A Bóg swoją. To jest współpraca, ciągła współpraca. Ja chciałbym na koniec, żebyśmy przeczytali pewien fragment, który występuje w końcowej części, a dotyka bardzo, bardzo ważnego elementu. Pozwólcie, że odnajdę ten fragment i postaram się go przeczytać. Niech nikt nie twierdzi, że człowiek ma niewiele albo nic nie ma do zrobienia w wielkim dziele zwyciężania. Otóż Bóg nie czyni dla człowieka nic bez współpracy z Nim. Nie mów też, że gdy uczyniłeś wszystko, co w twojej mocy, Jezus ci pomoże. Chrystus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Od początku do końca człowiek ma być współpracownikiem Bożym. Jeśli Duch Boży nie działa na serce człowieka, będzie się on potykał na każdym kroku. Ludzkie wysiłki same w sobie są nic nie warte, ale współdziałanie z Chrystusem oznacza zwycięstwo. Nigdy nie sprawiaj wrażenia, że człowiek nie ma nic albo niewiele do zrobienia. Współpraca, gotowość na zmiany. A mi się podoba bardzo fajna modlitwa, którą kiedyś słyszałem, pewnego człowieka, który modlił się do Boga i powiedział, Panie Boże, dziękuję Ci za to, że mi pokazujesz moje wady charakteru. I przyznam się, że nie jestem łatwym materiałem. Ciężko jest. I mówi, Panie Boże, Ty się nie zniechęcaj mną. Jeżeli Ci się nie uda zmienić mnie teraz, za pierwszym razem, spróbuj jeszcze raz, nie zniechęcaj się. Myślę, że to jest piękna modlitwa, która mówi, pokazuje, jak człowiek może być gotowy na Boże działanie. Jeżeli prosi Boga, żeby On dokonywał tych zmian, to Pan Bóg otworzy nam nasze oczy, ale otworzy również nasze serce, i dokona tej transplantacji
tej niesamowitej operacji, kiedy włoży bardzo miękkie, wrażliwe serca, podobne do Chrystusowego. Bardzo dziękuję za wasz udział w studium Słowa Bożego. Myślę, że dotykamy bardzo, bardzo ważnych, istotnych spraw. Gdzie tkwi nasz problem jako chrześcijan? Nasze niewłaściwe wyobrażenia i czasami zmagania tam, gdzie nie powinno być zmagań. My potrzebujemy łączności z tym, który jest, daje nam siłę i ożywia nas i zmienia nas. My nie zmieniamy samych siebie. My nie ożywiamy samych siebie. My mamy tylko się Jemu poddać, a On tego dokona. I chwała Mu za to. Amen. 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 Chciałbym, abyśmy zakończyli modlitwą i Andrzeja poproszę do końcowej modlitwy. Dobry Panie, chcemy Ci bardzo serdecznie podziękować za to, że Ty masz litość nad nami i tak jak tu już zostało powiedziane, że my nie jesteśmy łatwym materiałem. Nie tylko my tutaj siedzący, ale wołamy także za tymi, którzy nas oglądają czy słuchają. Chcemy Cię prosić o to, abyś szczególnie błogosławił domy, ich rodziny, abyś błogosławił wszystkie problemy i miejsca, w którykolwiek miejscu w życiu są. Abyś zatroszczył się szczególnie o te ich sprawy. Wołamy. Wołamy również za naszymi domami. Prosimy Cię o to, abyś błogosławił nasze sprawy. Ale przede wszystkim przyjmij nasze podziękowanie za Twoją rozliczną łaskę nad nami i dobroć, którą roztoczyłeś. Dziękujemy Ci za to w drogim imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Serdecznie zapraszam na kolejne studium Słowa Bożego. Będziemy kontynuować dalej zagadnienie ożywienia i reformacji. Zapraszam za tydzień. Dziękuję bardzo.